wspólnie z żoną Ewą i dziećmi prowadzimy naszą księgarnię, którą można powiedzieć, że jest księgarnią rodzinną. Księgarnia nosi nazwę imienia generała Grota Roweckiego, ale mieliśmy też inną propozycję, aby nazywała się księgarnią Juliana Tuwima, jako że księgarnia znajduje się przy ulicy tego pisarza i poety. Jednak ponieważ wcześniej mieliśmy, ale i nie tylko dlatego, że wcześniej mieliśmy zgodę pani Ireny, pozostaliśmy wierni pierwszej naszej myśli i księgarnia nosi nazwę imienia generała Grota Roweckiego. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Irenę, którą zawieźliśmy bryczką zaprzężoną w dwa konie przez ulicę Tuwima, Piotrkowską, Plac Wolności, aż na ulicę Grota Roweckiego. Pani Irena była wzruszona. Nieco w późniejszym czasie, jako że pani Irena już była ciężko chora, odsłoniliśmy tablicę, ale przy tej odsłonięciu tablicy tablicę osłaniała bratanica Grota Roweckiego, pani profesor Rowecka-Trzebicka. Tablica została poświęcona przez księdza pułkownika Stanisława Czernika, kapelana 74. Pułku Piechoty, kawalera Orderu Virtuti Militari. Mamy zaszczyt należenia do świętokrzyskiego zgrupowania Ponury Nurt, do 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej i jako członkowie wspomagający do klubu kawalerów Orderu Virtuti Militari. Członkiem honorowym, prezesem honorowym 25. Pułku Piechoty jest pan generał Aleksander Arkuszyński, Maj, pseudonim Maj, nie pochodzi od pięknego miesiąca maja, ale od Maryi i Jezusa. Pan generał jest wzorem dla nas, żołnierz, dowódca, który po wojnie rozbił więzienie ubeckie w Pabianicach, zdobył wyższe wykształcenie i był więziony w kazamatach ubeckich. Oprócz sprzedaży książek prowadzimy również liczne spotkania. Uczęszczamy na inscenizację bitew. Tych spotkań przeprowadziliśmy około plus minus około 160. Między innymi pomagaliśmy przy kręceniu filmu w reżyserii pani Aliny Czerniakowskiej o Warszycu. Warszyc, który robił więzienie ubeckie w Radomsku. Naszymi gośćmi byli również, po raz pierwszy był również redaktor, słynny kurier Nowak Jeziorański, który na nasze zaproszenie przybył do Łodzi po 50 latach niebytu, jak sam nam zapisał w książce pamiątkowej. Przeszło 50 lat temu, wtedy wysiadł na dworcu Łódź Hojny. Naszymi gośćmi była i pani siostra Alina Czerniakowska, była i córka Fildor Fanila, był profesor Kukułowicz, żołnierze Armii Krajowej, cichociemni, ludzie, no, którzy byli i są dla nas wzorami.